Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na przeglądowy odcinek z gry. Które to po niemiecku jakoś Autobahn, Polizei, Simulator, Dry. Mój niemiecki jest równie dobry jak angielski. Trochę martwi widzę, że gra jest po angielsku. Ściszę trochę muzykę. Jest to moje pierwsze odpalenie tej gry, więc proszę się nie śmiać. Gram w ciemno. Kontrola. No i spadzik od Series X, czyli to już od razu może sugerować, że jest gra wspierająca nowe konsole. Chociaż nowe kontrole chyba da się podłączyć do starych konsol i też by chyba tak wyświetlało. Dobra. Jeszcze szybki rzut okiem. Żadnego 4K nie da się wybrać ani nic. No dobra. To zaczynajmy. Tak jak wspominałem, to jest gra na ślepo, ja nic o tej grze nie wiem, oprócz tego, że jakąś policją po autostradzie się zapina. Totalnie zielony. I chyba da się wybrać, czy się gra kobietą, czy mężczyzną. Oczywiście. No dobra, no nie oczywiście. Tym razem wybiorę faceta raczej. Na ogół wybieram kobiety. Prędkość ugrywania poraża. Najgorzej, że jest po angielsku. Tu chyba będą jakieś zawiłości techniczne. Wow, trampki idą. Już szokująca animacja. Dobra, miał być facet, jest facet. Multikulti, dobra. Akceptujemy. I po co mi? Nie. Kurde. To jest nasze biuro. Jak widać, jest dużo pracowników. Kuźwa, ale grafika rypie. Glad to see I wasn't forgotten. How could we? Your last day of duty was etched painfully into everyone's memory. I know. It's the same for me. Some of us didn't think you'd come back after the accident. I mean, that was quite a story. Nah, I've only just started here. I'm not quitting my job that easily. Sounds like you've already made plans. Are you planning to catch the racers yourself? You mean you haven't caught them yet? I'm afraid not. I'm sorry, I don't have better news for you. These guys always seem to be one step ahead of us. If that's the case, why are we still hanging around here? Well, that's what I call a proper work ethic. Put on your uniform and come and see the governor. Tak sobie pomyślałem, może jak jestem w Niemczech, gram policjantem niemieckim, to może zamiast angielskiego dać niemiecki podkład, jakby się dało. Dobra, tu mamy kontrolowanie. No, musimy się udać do szafki po mundur. No, dobra. Jak z tego wyjść? Kurdel. Kolejna gra budżetowa mi się trafiła. Nie mogą na serio zrobić dobrze takich gier. Pomysł fajny, a już widzę, jak ten ekran się przesuwa. Że będzie kupa. Jeszcze gościu kuźwa chodzi jakby, nie wiem. Boże, to co, włosy białe ma? Sztorm jesteś? Właśnie. Da się zmienić język mówiony na niemiecki? Nie widzę nic. Szkoda. Mogłoby być ciekawe. Zagadajmy z panią o jasnych włosach. Hey, you're back at last. You're looking good. I suppose you've got a load of things to sort out. Drop round later when you've got a minute. I will. See you later. Mhm. See you later. Zastanawiam się. Tak, po pierwsze, tekstury mundurów są wyjebiście. Wyjebistej rozdzielczości. Ale inna sprawa. Nie da się tych napisów powiększyć? Serio? Kuźwa, no.
kto tą grę pisał. Aerosoft to wypuścił, to ci od tego. Od autokaru turystycznego. Z panem gadałem, czy nie? Anything exciting been happening? There's nothing much going on right now. Then I'll drop in some other time, okay? Wszyscy są podekscytowani, koleś. Tam miałem iść, dobra. Ciekawe, że jak zagaduję z kimś, to tamten gościu się pokazuje przy moim ramieniu. I wchodzimy do szatni. Aha. Myślałem, że wejdę do szatni, pójdę do jakiejś szafki i się dopiero przebiorę. No ale okej. Dobrze. O, możesz chodzić. Proszę bardzo. Tak idzie szeryf. Dobra, nie wygłupiajmy się. Wejdź do biura. Będzie odprawa jakaś. Good morning, governor. Ah, there you are. Welcome back. Did you have a good time recovering? I am back in shape again. Just took a while, unfortunately. However, I would feel even better if you'd let me take this case. I want to put a stop to the races. I certainly understand that, but I can't allow it. I beg you! They almost killed me in one of their competitions. They stop at nothing and nobody. That is exactly the point. You don't have enough experience yet to take on these people. I have to agree with the governor on this one. They're a whole gang of criminals. With your current rank, you wouldn't stand a chance, even if today wasn't your first day. So, what can I do on my first day, then? I got a stolen vehicle report. That would be a good place to start. Will you take the case? No pewnie, zabiorę tą sprawę. Okay. Let's make sure that the owner gets his vehicle back. Who am I working with? Hasn't anyone told you yet? You two will be working together from now on. Okay. And what about... Oh, come on. I'm not that unbearable. Let's go. W sumie dobrze, że tu jakiś okay, chociaż then. Jest ten... Do we just shoot off? Fabuła. Or is there anything else I have to be briefed on? Of course there is. And I never just shoot off. Well, then it's a good thing I'm going to drive. I am allowed to, aren't I? For now. As long as you stick to the highway code. Okay. All right then, moving on. We know what type of vehicle it is, but the registration number has most likely been swapped. This means we'll have to check all vehicles of the same make and model. So, a classic traffic check? In a way, after all, we are looking for a specific car, but that doesn't stop us from reporting other defects. Understood. I'm driving. I'm driving. Kurde, jak ja czasem pomyślę, jak ja się poświęcam, żeby pokazać niektóre gry na swoim kanale. Za tą grę chyba ta gra mi wyszła jakoś stóweczkę na brazylijskim sklepie. Bo teraz oczywiście brazylijska i waluta też poszła do góry trochę przez naszą inflację kochaną. No ale jakby patrząc na sam początek tej gry, to już czuję, że przepłaciłem tą stówę. Ta gra powinna kosztować, nie wiem, na premierę 50 zł co najwyżej. Jeszcze, Boże, jak będzie się tak jeździło po autostradzie, jak się tutaj chodzi, że nie wiem, chyba 25 klatek jest. Jak ja mam stąd wyjść? Tu jest jakaś winda? Tu jest wyjście, może poderwiemy jakąś laskę? Nie poderwiem. O, halo, nie da się tędy? Nie, to nie. Że ta gra wyszła na Series X, to jest po prostu obraza. W sumie tak jakby się trzymać realistyki, no to on powinien tak iść, nie? To w pracy biega, przyznać. Ale dobra. Rozumiem, że jak siądę do bryki, to się cudownie pokaże mój partner, który mnie pilnuje. Patrzę, co tu dają. Boże, aż oczy mnie bolą, jak ten obraz skacze.
kabinie się nie da wejść. Segregacja jest. Papier, szkło i ten, dobra. Zobaczmy, jak się brykę prowadzi. Jak nie złapię więcej klatek, to będzie kaplica totalna. Boże, ale leciutko tylko wychylam, a on się tak... To będzie tragedia. Dobra, światło zapalone. Najfajniej mi się podoba, że strzałkami kierunkowskaz się włącza. A nie tabem. A tabem co się robi? Takie cuda się robi tabem. Da się z kabiny? Jakoś? O, da się. Spróbujmy, jakie mamy widoki, czyli z zewnątrz i z kabiny. No spoko. Ale będzie masakra. Jakieś mam takie dziwne przeczucie, że być może ten odcinek będzie pierwszym i jedynym, który zrobię. Coś tak czuję. To jest gorsze od tego turistbusa, kuźwa. No dobra. Może z czasem ta gra złapie. Klatek. There've been no major arrests or spectacular cases recently, and well, you'll have to ask Becca why he put the two of us together. Just make sure you don't sound too enthusiastic. Otherwise, people might think that you would much rather have a partner with more experience. Come on, I just have to spend some time getting used to you. And already we have something in common. If it continues like this, we're sure to become besties. Yeah, right. Now concentrate. Serio? We have to find the stolen car. Ja pierdziu, co za gra. Nawet lusterek nie zrobili. Co za patałachy. Zastanawiam się, czy da się tą grę zwrócić. Co za kupa normalnie. Przy takiej grafice lusterek nie zrobić. Oh my god. Co? Trafik. Otwórz action, stop. Dobra, czyli mamy coś zatrzymać. Na pewno zapamiętam. Nie ma to okay, jak od razu. Let's take a look around. The vehicle we're looking for should be here somewhere. How about that blue one there? That fits the description we were given. Proszę państwa, dokonam zatrzymania. Mam nadzieję, że jak otworzę menu, to się gra zatrzyma na chwilę. Co ja mam zrobić? Bo zapomniałem. Stop car. Chyba to. Kolega, rozumiem, że się zatrzymał. Już na animację zatrzymania. Twórców gry nie ten. Nie stać było. Dobra, zobaczmy, czy tak podchodzimy. Hello, good afternoon. Why did you stop me? I've stopped you for a check. Papierki, poproszę. Please show me your license and registration. My god. I co mam zobaczyć? Że B ma, tak? Ale chyba się coś tutaj Olga nie będzie zgadzać, czy mi się wydaje. Enrico. A, no dobra, może to czego innego dotyczy.
Miller Enrico. Fajne imię. Znaczy nazwisko Miller to jest... Miller to chyba nazwisko. Dobra, nieważne. W sensie się co? Okulary zdejmij, chamie. Aha, dobra. Everything looks fine. Alkohol? Do you agree to a breathalyzer test? If you insist. I co? Dmuchaj, chamie, dmuchaj. Everything is fine. You really have not been drinking. Fantastycznie. Co? Narkotyki? Have you taken any drugs or other intoxicants? I would never do that. Serio? To u nich też się tak test na ten robi? poczekajcie, co ja mam zrobić? Czerwony nos? Ja nie... Boże. Co mam to zaznaczyć? Czy co? Zaraz będziesz uznał, że on jest tym narkomanem. Nie. Aha, miałbym zaznaczyć, jakbym coś zauważył, rozumiem. Oczy. No, oczy ma chyba normalne, chociaż... Przez okulary to prawie nie widać. Czerwonego nosa nie ma. Czyli nie wciągał kreski. Usta, no chyba też ok. Nie rusza nerwowo głową, raczej. Clean, dobra. All right, I believe you. I will check your vehicle and the boot. Please wait a moment. Co mam zrobić? Zmierzyć oponę? Mój Boże. Jak to się mierzy? Aha, dobra. Przynajmniej sam podpowiada, że 2 to jest ok. A z przodu 2,09 i co? Też dobrze. Kurde. Jak zwykle. Fajna mechanika, ciekawa. Tylko wykonanie słabe. O, coś źle? Będzie mandacik, jak nic. Ale idziemy dalej opony sprawdzać. Przecież nie musimy opon sprawdzać. Kiedy znaleźliśmy. No panie, no jabłko nadgryzione tak się nie robi. To na pewno jest coś ważnego. No... Widocznie jedzenie nadgryzionych jabłek jest zakazane. Piwo, człowieku. Apteczka pierwszej pomocy. Da się to jakoś otworzyć albo coś? 21, 7 maja. Chyba dobrze. O, przedawnione. To nawet nie wiedziałem. Jakoś tekstur powala. Kurde, kola. Kola jest niezdrowa. Co ja z tymi jabłkami mam niby zrobić? O co im chodzi z tymi jabłkami? Banan i jabłko to jest podejrzane, mi się wydaje. O, broń. A nie, to puzzle. A to co, miarka? W sensie co, trójkąt bezpieczeństwa, rozumiem.
czyli dobrze. Ja się nie znam. A tych opon już nie muszę sprawdzać? Czy jak? A tu jeszcze by się przydało może ten rejestrację zobaczyć. A to niby co? O co tu chodzi? Jul 2022. Sorry, no. No ja się nie znam. Grun chyba okej jest, nie? Widziałem, żeby się przydał ten. Polski. Światła. Awaryjne. Dobra, to przynajmniej działa. Co jeszcze mogę zobaczyć? Nie no, zabawa z tym, z przedawnieniem tej rejestracji to po prostu no mega wypas. Dobra. Thank you for your patience. No i co? Aresztować go chyba nie aresztuję za to, że ma światła złe i ten. Kontynuuj podróż. Jest dobrze. No i co ja mam wybrać? Ma kontynuować podróż, czy jest okej? Okay? Aresztować go chyba nie aresztuję za to, że światła ma uszkodzone. Nie wiem. Czyli rozumiem, że przynajmniej wykryłem 2 na 2, tak jak trzeba. Powinienem wybrać fine. Tak? No, fine, fine. Fine to dla mnie jest dobrze. Mój angielski very słaby. Czyli powinienem fine wybrać, kuźwa. Tak wygląda. That was obviously not a success. What do we do now? Keep driving. The vehicle we're looking for has to be somewhere. Toś mojego kierowcy nie widać. Calling all cars. The stolen car has been sighted. That must be ours. We'll get him. Foxtrot 1, can you get us a position where the car was last sighted? Here you go. But you have to hurry if you want to catch up with him. Understood. Put your foot down. Oh. Now I may? Yes, you may. Get a move on. Oh my god. Tutaj do bazy. Ksz. Ja jadę. Ksz. Dobra. Czy ja mogę na przykład ten włączyć sobie. So, we are partners now. We've been through that. Nie alarm, tylko ten światła. Just keep your eyes on the road. I can drive and talk at the same time. Can't you? I can, believe it or not. Small talk is just not really my thing. I would never have noticed. Well, that's why I mentioned it. Mm-hmm. Ups, ale lipa. Tak, wiem, nie zawraca się na autostradzie, ale jestem policja. Ja mogę wszystko. Ja no serio, nie powinienem jakiegoś sygnału włączyć, czy coś? Czy ścigam kogoś? Jezu, ale ta gra jest budżetowa. Mój Boże. W ogóle nie da się tym skręcać nawet. Hey, see that car over there? That's the one we're looking for. All right, here we go. Czy mam co? Powiedzieć mu, że ma się zatrzymać, rozumiem? Okej. Okay. Będzie uciekał, rozumiem.
trying to get away. Get in front of him, you cut him off. Ach. Co mam zrobić? Emocjonujące pościgi. Landmark, co to znaczy landmark? Może powinienem najpierw tą grę zaobcykać. Gdzie my jesteśmy? Tutaj telefon, po co mi telefon? Ja tu jestem, sorry. Dobra, powiedzmy, że będę jechał za nim. Co, mam go pyrgać, czy co? Co to te procenty są? Nic nie widzę. Boże, kochany. Ale ta gra... Dobra, no powiedzmy, że nie umiem w nią grać, ale kuźwa... To jest takie drewno, że szkoda gadać. Zastanawiam się, co oznaczają te procenty przy tym samochodzie. Dlaczego ja na przykład nie włączyłem świateł? Co ja mam robić? Nie mogę wybrać stop car, zamknąć linę, po co? Już zatrzymał się? Ale to głupie. Albo ja nie potrafię w to grać, jak wspominałem. To robotnik budowlany, jak on tak mógł? Foxtrot 1 to dispatch. This is dispatch. We've got the car thief and the stolen car. We're bringing him in, but the car will have to be towed away. Understood. We'll take care of it. Thank you. See you soon. Well, not too bad for your first day. That almost sounded like a compliment. Because it was one. Nie było tak źle. Nie wiedziałem w ogóle co robię There's always room for improvement. If you say so. Let's take our new friend to the station. Kurde, czy da się coś, nie wiem, tą kierownicą robić, czy coś? Przecież to kuźwa nawet nie skręca. W ogóle jest coś tu do ustawienia? Dobra, to zawsze biegaj. Jakbym chciał samochodem. Dobra, mamy samochód. I co? Chyba pobawię się poza odcinkiem, co by nie przedłużać, ale kuźwa skręca tym, jak... No jeszcze tak w żadnej grze mi nie skręcał, jak tutaj. Tu od razu prostuję tą kierownicę i tyle. I to ta firma wypuściła, co zrobiła tego, ten turystyczny ten, no przecież to kuźwa śmiechu warte. Tam przynajmniej tymi autokarami się fajnie
jeździ, a tu z tym samochodem to po prostu jest tragedia. Pół biedy jak się do przodu jeździ tylko. To jeszcze spoko, ale... Ale jak trzeba gdzieś trzymać jakiś zakręt, to jest kaplica. No i powiedzmy, że... Ten... Co ja niby minąłem? W ogóle nie wiem, to co tu biega. Albo i nie, bo będzie zakręt zaraz. Po co miałbym tutaj kierunkowskazy wrzucać, kuźwa no. Jak tu się chujowo skręca. Normalnie jakbym grał w jakąś grę z 2000 roku. Się chłopaki nie ten. Tu akurat nie popisali. Przynajmniej światła się szybko zmieniają. Chyba. Nie wiem, ta gra jakby wyszła może, nie wiem, z 10 lat temu, to jeszcze by było spoko. Ale w 2022 to jeszcze na konsolę Series X to jest padaka. Jeszcze za te pieniądze. No serio, narzekałem chyba, na co ja tam narzekałem, na Bus Simulator, na ten On The Road, że się tam słabo prowadzi, ale w porównaniu z tą grą to tamte gry to po prostu miodzio. Jak się stoi, to jest nawet spoko grafika, nie powiem, ale broń Boże głową ruszać czy coś. I lusterek nie ma. Kuźwa no. Lusterek nie zrobili. Serio? Mocy nie starczyło na lusterka? Jeszcze źle skręciłem. Kuźwa. Aha, rozumiem. Dobra, samouczek przeszedłem. Hurra! Z Software powinien się chyba, nie wiem... Jak to mówi Energik. No ten... Kuźwa. Jak on mówił? Na galerę i popieprzać. Feels good to have made the streets safer, doesn't it? Absolutely. That's why it's so good to be back at last. Even though you now have me as a partner. Doc? You could be a tad more easygoing. But we'll get there. And you a little more aware of the rules. But that will come as well. We'll see who's right in the end. So, what's the next step? Well, now we go on patrol or we pick a particular assignment. Oni bardzo podobnie do siebie wyglądają. O. 2 minuty. Ja minuta 36. W minutę dałoby się go stegować. Kurde, to jakieś wyzwania są. Nie no, otoczkę gra ma fajną, nie powiem, podobają mi się te takie niuanse, że opony się sprawdza, światła, bajery, rowery, części nie rozumiem, tak jak tą naklejkę, co się sprawdzało, ważność, ścigania też, tego pościgu trochę nie kumam, o, przynajmniej na razie, ale wykonanie techniczne to po prostu jest, nie wiem, masakra jakaś. Szkoda gadać. Ach, ranki. Dobra, panie kochany. Ranga numer 1. I co? Mogę pogadać? Dobra, widzę, że mam 35 minut cudownego nagrania. Zrobię save'a. Czy się nie da save'a zrobić?
Robił save'a? Dobra, w prawym dolnym rogu coś tam pokazuje, że save'ował. Zobaczmy ten cudowny progres. To tu się jeszcze będzie strzelało? O kuźwa. Nie wyobrażam sobie tego. Przeładowanie. Amunicja. Zdrowie. Przy takiej skokowej grafice strzelać? Boże kochane. Dialogi można rozwijać. Empatię. Super. Mapa dosyć sporawa. Nie powiem. Ja chyba tylko ten kawałek przejechałem tutaj. Coś tak czuję. Pomoc tu muszę sobie poczytać. 32 minuty gry. 2 minuty w menu spędziłem. Super. 4 kilometry z buta. Dobra, nie przedłużam. Pogram sobie trochę poza nagrywaniem. Obczaję, o co to biega, jak będzie mi się w ogóle chciało. Albo po prostu za jakiś czas usiądę do kolejnego odcinka, nagram na ślepo znowu i będę narzekał, że nie potrafię w to grać. Ale nie wróżę tej grze za dużego sukcesu z takim wykonaniem. W każdym razie, no, dzięki za obejrzenie i zapraszam na coś innego na moim kanale. Ewentualnie jak ktoś jest twardzielem, czekać na kolejny odcinek z tego tytułu. Jeszcze raz dzięki, hej.